Olbrzymim problemem XVII-wiecznej Rzeczypospolitej była egzekucja wyroków sądowych. Wyjątkowo kiepski aparat administracyjny państwa polsko-litewskiego nie był dostatecznie sprawny w wymierzaniu sprawiedliwości. Pomimo braku służb do wykonywania wyroków sądowych, często były one egzekwowane w sposób wyjątkowo nietypowy. Instytucją temu służącą w prawodawstwie staropolskim był okryty niesławą zajazd szlachecki. Od XVII wieku zaczęto urządzać samowolne zajazdy celem egzekucji wyroków w drodze samopomocy. Dość często zajazd łączył się z dużym niebezpieczeństwem i ryzykiem utraty życia, zwłaszcza kiedy trzeba było najechać znanego z ognistego temperamentu i krewkiego sąsiada. Wówczas należało wynająć znającego się na wojowaniu najemnika. Można go było łatwo znaleźć pośród awanturników nazwanych potocznie czarnymi szablami. Jednym z takich siepaczy oferujących swoje usługi panom braciom był Jacek Dydyński. Jacek Dydyński wywodził się z szlacheckiego rodu Herbu Gozdawa, którego najstarsi członkowie pochodzili z Węgier. Kazimierz Wielki w 1361 roku nadał im za oddanie mu zasług herb szlachecki Gozdawa oraz dobra ziemskie w postaci miejscowości Boiszcza, Wistok i Radoszyce w ziemi sanockiej. Jacek Dydyński pochodził z Niewistki, obecnie w gminie Dydni, niewielkiej wioski położonej na północ od Sanoka. Był bohaterem i pierwszą szablą dawnej ziemi sanockiej. Zanim został zajezdnikiem, zabijaką, zasłużył się dla Rzeczypospolitej. Zaciągnął się do sławnych Lisowczyków, oddziałów najemnej lekkiej jazdy polskiej walczącej w II Dmitriadzie w Wielkim Księstwie Moskiewskim w latach 1607-1608 i wojnie 30-letniej. Tam prawdopodobnie wyuczył się fechtunku. Po powrocie z wojen oddawał się na usługi szlachty i wszystkim tym, którzy potrzebowali jego szabli i doświadczenia oraz potrafili przy tym sobicie wynagrodzić mu jego trudy. Żądał niemało, lecz jako wyśmienity rębajło i ceniony specjalista w swoim fachu był warty nawet znacznej sumy pieniędzy. Wynajmował się szlachcie do zajazdów, zwad i porachunków. Z czasem zyskał wielką sławę, a ze względu na nadzwyczajne umiejętności, zwłaszcza mistrzowskie władanie szablą, zyskał przydomek Jacka nad Jackami. Dydyński zasłynął podczas walk ze Stanisławem Diabłem Stadnickim. Najpierw wysługiwał się Stadnickiemu, a potem jego synom, aby następnie przejść na stronę ich śmiertelnego wroga, starosty Korniakta. Podczas konfliktu Krasickich i z Sanguszkami doskonale sprawiła się dość często stosowana przez tego byłego Lisowczyka stara i dobra wypróbowana metoda przechodzenia z obozu do obozu. Wykradł dokumenty Krasickich i przekazał je Sanguszkom. Jacek Dydyński tylko raz został pokonany przez innego znanego kondotiera i dawnego Lisowczyka, Mikołaja Tarnowskiego, pochodzącego podobnie jak on z ziemi sanockiej. Równego mu pod względem umiejętności, który urządził na niego zasadzkę nieopodal Lublina. Przegrał z nim i prawem, i lewem, bo Tarnowski w drodze do Lublina porąbał go srodę.
Koniec jego kariery nie przyniósł zajazd szlachecki, lecz wojna. Oddał życie w obronie ojczyzny. Będąc starcem, odpowiedział na wezwanie króla Jana Kazimierza i wyruszył z wojskiem koronnym, idąc na odsiecz z Baraża, oblężonego przez siły kozacko-tatarskie. Zginął z szablą w ręku w bitwie pod Zborowem, rozegranej 15-16 sierpnia 1649 roku.